Siemano widzowie, ja nazywam się Adek i zapraszam was na kolejny odcinek już z Farminga 22 z mapki Krajeńskie Pola. Słuchajcie, dzisiaj sprzedajemy miód. Dzisiaj sprzedajemy miód i dzisiaj będzie delikatna niespodzianka. Mówiłem wam o tym, że będę chciał kupić pole. Także słuchajcie, opowiem wam wszystko w drodze. Teraz tak, tu siadamy, palimy naszego Deutzfara. Mamy 4930 litrów miodu. Zobaczcie, poukładane ładnie. Myślę sobie, czy nie kupić jeszcze jednej właśnie palety, jeszcze jednego jakiegoś właśnie ula postawić. Będę chciał niedługo sobie też rozbudować szklarnię, wiecie, te dwie szklarnie, które mam. Będę chciał je zburzyć i rozbudować sobie jedną taką większą szklarnię. Słuchajcie, no troszkę się odbiliśmy z tych pieniędzy, 56 tysięcy na koncie. Także no, zobaczymy, nie? Jak to wyjdzie. Słuchajcie, dzisiaj chciałem kupić nowe pole, tak? Nowe pole, które będzie się znajdowało troszkę dalej od mojej gospy, a mianowicie w miejscowości tej Wościbórz, czy Włościbórz, jak ona tam się nazywa, ale laga miałem, widzicie? Jakiegoś takiego laga miałem tutaj. Nie wiem dlaczego. Poukładałem te palety, słuchajcie, tak widzicie, na tą przyczepę od Bell. W sumie no nie miałem żadnej innej przyczepy. Myślałem sobie o kupnie jakiejś przyczepy właśnie z autolodem, ale chyba nic takiego nie ma, słuchajcie. Ładowarka jest fajna, 93 tysiące, słuchajcie. No i tutaj jest paszowóz, trochę większy niż ja mam. 12 tysięcy, ja mam 10,5. No i Zetor Major jest, nie? Ale w sumie to mi niepotrzebne. No i ten nagromadz, co ostatnio kupiliśmy w poprzednim odcinku, jak oglądaliście. Jak nie, to zapraszam was do obejrzenia poprzedniego odcineczka. No i co, słuchajcie, lecimy tutaj na mamy luty, lecimy tutaj na skup do sklepu tego CBA. Tam sprzedamy miód. Słuchajcie, najwyższa cena jest 939 zł, pokazywało nam, że było to cena najwyższa na tym wykresie, a ten sklep oferuje nam 980 zł za 1000 litrów. Także będziemy mieli około tam 4500, 4700 może nam wpadnie. Także fajnie, będziemy mieli już 60 tysięcy na koncie. No i słuchajcie, mam już tutaj plan. Jeżeli dzisiaj kupimy pole, to następny Włościbórz. Proszę bardzo, jesteśmy. No, dzień dobry. Jesteśmy tu na miejscowości. Lecimy szybko, sprzedamy nasz miodek i pokażę wam, dlaczego akurat tutaj jadę. Tu jest najwyższa cena też. Nie jechałem do hurtowni, bo tutaj mam związane właśnie kupno pola. I już wam pokażę za chwilę, które pole ja tutaj sobie zamierzam kupić, słuchajcie. Czekajcie, tu wszystko przejedziemy. O, no i mam pomysł też właśnie na to, co będzie tam siane. No i mam pomysł też na to, co będzie robione tam, nie? W tych kolejnych odcineczkach, że tak powiem. Dobra. Tutaj czekajcie, tu sobie zjedziemy. Proszę bardzo. Dobra. Ten miodzik, nie wiem, czy będzie się nam automatycznie sprzedawał. Tak. Sprzedaje nam się automatycznie. Proszę bardzo, 4800. O, to nawet więcej niż dostałem. I 334 cena środowiskowa, czyli 500 bym powiedział, tak 5200 nawet dostaliśmy. Także bardzo fajnie, przyzwoita cena. Dobra. I teraz tak, słuchajcie, dlaczego tu przyjechałem? Ponieważ zobaczcie, ja chciałbym sobie kupić to oto pole. O. I to oto pole, słuchajcie, cena za hektar 62 tysiące za hektar. One ma hektar 41. Fajne pole, chciałbym sobie je kupić, ale nie mam wystarczająco pieniędzy, nie? Dlatego co teraz zrobimy?
Słuchajcie, przemyślałem sobie sytuację, mam krowy, mam mleko, stać mnie teraz, żeby wziąć sobie 100 tysięcy kredytu. I tak jak widzicie, na poziomie hard będziemy grali z tym z oprocentowaniem 3,8% na 15 lat. Czyli będziemy spłacać 739 zł miesięcznie. 130 tysięcy jest do spłaty równo, ale być może spłacimy sobie ten kredyt wcześniej. Bierzemy sobie pożyczkę, mamy 100 tysięcy, tak? Pożyczki wzięte i teraz kupujemy sobie ten teren. Czekajcie. Kupujemy sobie ten teren teraz. Teren numer 48. Zobaczcie. Na to się nie przejmujcie, bo tutaj, wiecie, cała ta mapka jest tak zrobiona, nie? Ona po prostu... no, po update'cie ona jest zrobiona już właśnie z tym Precision Farming, ale kupujemy 48, 87 tysięcy, kupujemy i od razu zrobimy sobie badanie gleby. Zapłać za badanie gleby, 4 tysiące aż, kurde. Uff, no dobra. I mamy zrobioną, słuchajcie, glebę. pH mamy bardzo małe. Czyli trzeba będzie rozsiać tutaj nawóz i trzeba tu będzie rozsiać co? Będzie tu trzeba rozsiać wapno. Ok. I na tym polu, słuchajcie, zasiejemy, ja sobie już wcześniej sprawdziłem, to był ugór i słonecznik. Słuchajcie, na tym polu będzie najlepiej do zasiania, czekajcie, to był słonecznik, tak? Pierwszy, później był ugór. Ja na tym polu będę chciał zasiać jęczmień, widzicie? Jęczmień. Jęczmień, który będzie siany w marcu i najprawdopodobniej będziemy w sierpniu gdzieś go tam sobie zbierać. Także teraz, słuchajcie, wracam na gospodarkę. Ładuję tutaj naszą... Chyba przyjadę tu po prostu z gnojowicą i rozwiozę sobie tutaj naszą gnojowicę. Nawiozę tutaj troszkę, żeby wsiąkła w ziemię, bo nie będę tego ani orał, ani nic, więc po prostu gnojowicę na łąkę. No i z gnojowicy po prostu później rozsypię sobie wapno. No i w marcu, czyli w następnym odcinku, będziemy sobie tam siali już pszenicę, a w ogóle w marcu będziemy musieli posiać pszenicę. Tam koło domu będziemy musieli sobie posiać soję bodajże. Nie, czekajcie, tam przy domu będzie burak cukrowy. O. Także będziemy sobie tutaj powolutku te wszystkie rzeczy siali, nie? Dobra, także widzimy się za chwilę gdzieś tam pod gospodarstwem. Dobra, słuchajcie, dojeżdżamy sobie tutaj. Teraz, wiecie, jak mamy troszkę dalej, to przydałaby się jakaś taka większa beczka, żebyśmy nie musieli kilka razy jeździć, ale może się uda jakoś tak odcinek nagrać właśnie z małą ilością cięć. Czekajcie, włączymy tu kierunek i sobie tędy... O, przez chodnik. Dobra. Ustawimy sobie tutaj, jak to ma wyglądać mniej więcej. To idziemy tutaj po tym siać trochę. O tak, o. Dobra. Czekajcie, włączymy sobie może tutaj napęd, bo może tu być ciężko. Tu niby wapno, widzicie, było rozsypane jakieś takie, ale nie wiem. Coś mało tego, bo niby w porządku jest, ale chciałbym mieć ten większy plon, wiecie, tutaj tej pszenicy jak na początek. Dobra, słuchajcie, to co? Lejemy, nie? Tą gnojówkę. Aha, miałem włączyć napędy. Dobra. Jak to tu wygląda, o.
Wiecie, dlaczego nie rozsypuję obornika? Bo obornik trzeba było przeorać, a ja już nie chcę przeorywać tego. A wiecie, a do marca to wszystko, wiecie, w ziemi wsiąknie, nie? Do marca to sobie tutaj w ziemi wsiąknie. To będzie inaczej, nie? Bo ja tu będę chciał z siewnikiem przyjechać siać, ale ja już to nie będę tutaj nic z tym robił. Kurde. Troszkę tej gnojowicy tu idzie, słuchajcie. No niestety mamy beczkę jaką mamy. Na szczęście gnojowicy mam dużo, tylko że właśnie to jeżdżenie po gnojowice jest takie uciążliwe trochę. No ale nic, no mus to mus, słuchajcie, nie trzeba to trzeba, no ale to pamiętamy, trzeba będzie pamiętać, że po prostu trzeba będzie zaopatrzyć się w jakąś większą beczkę z czasem. I tyle, nic na to nie poradzimy niestety, nie? Dobra. O. Dobra, napędy się wypięły tam przy prędkości. Dobra. I lecimy, słuchajcie, dalej, no. Jest jak jest, nie? Mówię, mało tej gnojowicy, no to... Znaczy gnojowicy to mówię, akurat mam, bo tam jest dosyć dużo jej, obornika to jeszcze więcej mam, tylko że mówię, obornik to bym chciał właśnie, jeżeli będę go przerzucał tą glebę, a tak to tylko chciałbym, żeby wsiągnął ten nawóz. I tyle, nie? Tu ma koleś fajnego fędzika, zobaczcie, stoi. Faworita, też będę chciał sobie kiedyś takiego kupić, bo... Fajny sprzęcik taki na gospodarstwo. O, tu chłopek stoi, się patrzy, co się dzieje. Dobra, fajnie. Dobra, mamy drugie podejście tutaj. Mamy, słuchajcie, drugie podejście. Jedziemy tutaj sobie na pole. Zaczniemy z tą tutaj, co skończyliśmy. No. Dobra. I teraz włączamy sobie tutaj naszą beczkę i lecimy, słuchajcie. Mam nadzieję, że dwie takie nam starczą. Jeżeli nie, to no oczywiście pojedziemy po trzecią. No. Nieźle to wygląda. Kamienie jakieś są, słuchajcie, ale kamienie są na tyle małe, że ja je po prostu... po prostu wgniotę wałami w ziemię, nie? Nie będę już tam się, wiecie, się rozchodził z tym. Myślę, że wały sobie tutaj poradzą. Tylko myślę sobie, że ta właśnie beczka będzie jeszcze za mała. Jeszcze jedną trzeba będzie, wiecie. Dużo tutaj, widzicie, dużo nowe pole, dużo wpija. No ale cóż, no słuchajcie, takie są urody niestety pracy na roli. Niedobrze, że właśnie tą gnojowicę mamy, bo gorzej było, jak było trzeba, aby nie było, nie? No akurat tu niewiele nam będzie potrzebnych. Myślę, że akurat jeszcze jeden pasek będzie. No nic, no zobaczymy, słuchajcie. Tak trzeba, to tak trzeba. Dobra, lecimy jeszcze raz. Po jeszcze jedną gnojówkę. Dobra, podejście numer 3. Mamy.
Czyli tutaj poszło już 12 tysięcy i teraz 5900. No myślę, że może całe nie pójdzie, ale już poszło trochę tej gnojowicy, 12 tysięcy litrów. No jakby cała beczka poszła, to by było 18 tysięcy litrów, nie? Ale może całej beczki nie będzie. Dobra. To pole też jest takie, wisi w miarę równe, nie? Pod zasiew, także tutaj bardzo mi się to też podobało, dlatego też je wybrałem, nie? Bo jednak wolałem takie równiejsze pole, żeby właśnie móc ścieżki porobić, to tamto, nie? Mamy 15-metrowy opryskiwacz, także też ścieżki może uda mi się tu zrobić na jęczmieniu. Zobaczymy. No, teraz już na pewno starczy. Słuchajcie, mamy 3700, ale boję się, że podobna sytuacja właśnie będzie z wapnem, nie? Jak to będzie w ogóle, słuchajcie, wyglądało z tym wapnem, nie? Czy da się tutaj... Chociaż w sumie to ja już sam nie wiem, czy te wapno rozwoju, no ale nie, no musimy, bo tutaj jednak chciałbym mieć na jak najwyższy plon, nie? Dobra. No dobra, słuchajcie. Mamy mniej więcej tutaj nawiezione, czekajcie, wyjdę tu tylko, zobaczę. 65 kilo azotu mamy. Wiadomo, teraz nie pójdzie tak dużo tego granulatu, nie? No i dobra. Także jedziemy. Tak, żeby jeszcze wam pokazać, chociaż jeszcze z jedną przywieźć tutaj taką wapniarkę, jedną z wapnem. Tak w ogóle to nie wiem, czy ja nie muszę w ogóle pojechać po wapnu, kupić wapnak, bo tam powiem wam, że tak średnio może być z tym wapnem. W razie czego to będzie trzeba pojechać i kupić. Czy nie wiem, czy silos jest pełen. Także słuchajcie, ja jadę do bazy jeszcze, podczepię sobie tutaj rozrzutnik do, rozsiewacz do wapna. Chociaż to też widzicie, na przykład na te pole już hektar 40. No i już widzicie, i beczka większa by się przydała, i właśnie rozsiewacz większy by się przydał. No ale mówię, wszystko to tutaj będzie w swoim czasie kupowane. Jak widzicie, po wzięciu kredytu kupnie kupnie pola i zrobieniu tutaj próbek gleby. Mamy wciąż jeszcze 70 tysięcy na koncie, także jeszcze mamy sporo kasy, no ale jeszcze też, słuchajcie, sporo nas tutaj wydatków czeka, nie? No i 100 tysięcy kredytu, słuchajcie, wcześniej nie byłoby mnie stać na ten kredyt, na spłacanie go. Dzisiaj już, jak jestem troszkę bardziej rozwinięty tu na gospodarstwie, ten kredyt jak najbardziej mogę sobie spłacać, tak? No nic. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na gospie. Ja sobie to, czekajcie, cofnę tylko tą beczką. Ja zawsze stawiam ją tutaj w drzwiach, wiecie, żeby mi te krowy tu nie wyszły. A one tam do tego i tak nie podchodzą, nie? Dobra, czekajcie, cofniemy tu. O. Ciasno na tym podwórku, słuchajcie. Trzeba będzie tu pomyśleć coś z powiększeniem, bo coraz ciaśniej, słuchajcie. Dobra, ja muszę wziąć rozsiewacz. O. Rozsiewacz jest tu z tyłu. No kurde, mały ten rozsiewacz, ale wiecie, te pH też tam nie było, nie było takie złe, nie? Te pH. Dobra, jakbyśmy jeszcze... Patrzcie, jaki ten rozsiewacz malutki w stosunku do tego ciągnika. Ale my byśmy sobie jeszcze, ja bym chciał sobie jeszcze może doładować tutaj do końca. No bo wiecie, jak już mam jechać tak daleko, no to jechać
na pełno, nie? Nie na pusto, nie? Dobra, ile tu w tym silosie jeszcze tego wapna jest? Muszę zobaczyć. Dobra, tu się sypie. Jeszcze jest 22 tysiące, dobra. To jeszcze jest trochę, ile tu? 21 tysięcy litrów jeszcze jest, dobra. Mieliśmy pełen silos, wiecie? No ale już jednak, jakby nie chciał, trochę z tego silosa zeszło. Dobra, jedziemy szybciutko tam sobie rozsypać te wapno. No i zobaczymy za chwilę, jak to będzie tutaj wyglądało. Patrzcie, jak to wygląda, jaki duży ten ciągnik jest w stosunku do tego rozsiewacza. Do tego ciągnika to pokażę wam, który by najlepiej się nadawał rozsiewacz, nie? Tu dalej nic nie ma. Do tego ciągnika by się idealnie nadawał o ten. Patrzcie. 8000, 24 metry rozrzutu. I on kiedyś będzie mój, słuchajcie. Albo ten by się też fajnie nadawał. A gromasz, nie? Też niezły. Także na pewno będzie to jeden z tych. A ten na razie 4800, no malutki, nie? No nic, zobaczymy. Patrzcie, cały czas tu się pas kręci na tym rozrzutniku. Albo on chyba ten jest podczepiony. No dziwne. Nie wiem, dlaczego tak jest. To też się cały czas kręci. Jak jest wyłączony. Nie wiem, nie wiem. No niestety, widzowie, tutaj kolejne cięcie musiało być, bo jednak ta droga tutaj do tego pola i z powrotem. Jakbym miał wam nagrać tą drogę tylko i wyłącznie, no to powiem wam, że naprawdę tu szłoby się zanudzić, umrzeć chyba z nudów. No ale cóż, no taka praca tutaj moja, no rolnicza. Dobra. O. I teraz słuchajcie, w ten sposób tutaj możemy sypać. Ja sobie to jeszcze raz może tak objadę, żebym już tu miał wyliczonego GPS-a właśnie. O. No i dobra, jedziemy z tym wapnem, nie? Mam tylko nadzieję, że tutaj nie będzie trzeba tak długo właśnie jeździć, jak tyle razy jeździć, co z gnojowicą. Ale już widzę, że bardzo powolutku schodzi, zobaczcie, nie? Chociaż też, wiecie, dużego obszaru tu nie pokrywamy, bo to jest raptem 4 metry bodajże, nie? No, ale zawsze coś, nie? Ja sobie pojadę. Patrz, drzewo wyłożyłem jeszcze, no. Ja sobie pojadę tak nietuzinkowo. Na GPS-ie jadę, także mogę sobie to pozwolić. Ale trzeba będzie jechać tak raz przy razie, nie? Dobra. No może powiem wam, że wapna to może akurat tutaj starczy na ten, na to jedno. Pole. Tym bardziej, że dosyć fajnie sypie, nie? Dobra. No powolutku. Ja mówię, tym rozsiewaczem, wiecie, ten ma rozsiewacz chyba 4 metry rozrzutu.
Tamten, co wam pokazywałem, Agromasza ma na przykład 25. No to wyobraźcie sobie, 6 razy więcej. 6 razy i jeszcze trochę nawet. Tyle ma rozrzutu tamten rozsiewacz. A ten malutki, pojemność też malutka. Uwaga, regulujący zasuw, wyłącz napęd. Dobra, słuchajcie, ja was zostawię z takim oto widoczkiem. Jeżeli wam się podobał odcineczek, to zostawcie łapkę i komentarz jakiś w górę. No i dajcie znać, co myślicie o tym, że ten kredyt wziąłem i tak dalej, czy to był dobry pomysł, czy niedobry. Ale myślę, że na chwilę obecną jestem tak rozwinięty gdzieś tutaj troszeczkę, że mogłem sobie na to pozwolić. Także trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia. Hej, cześć!